Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam i zapraszam na kolejny odcinek serii Hof Bergman u mnie na kanale. Na serii, jak widzicie, koniec kwietnia. No i tutaj na ten koniec kwietnia mam zaplanowane 4 prace. Oczywiście oprócz takich jak obrządki, bo to już do 9 ogarnięte. Świnie, krowy, kury, kozy, owce i tak dalej. Jest tutaj trochę tego cielaki również, tak więc no i lecimy z następnymi robotami, tak? 4 roboty w tym dniu, czyli siewy, siew soi na piątce, czyli o tam naprzeciwko, jak gdyby. W poprzednim odcinku na tej piątce zbieraliśmy trawę i woziliśmy do suszarni. Zebrałem tego, tak jak mówiłem, około 280 tysięcy litrów i szczerze mówiąc już ta suszarnia sporą część tej trawy wysuszyła, czyli ona ma bardzo, no jak dla mnie na ten moment, bardzo dobrą wydajność, bardzo dużą wydajność. No i tutaj trzeba też przyznać, że te zwierzęta na tej mapie aż tak dużo nie jedzą, tak są poustawiane. To jedna prawda, ale z drugiej strony można to sobie też ewentualnie byłoby zmienić. Ja tutaj nie używam Maize Plus, już wielokrotnie tłumaczyłem dlaczego, ponieważ no w przyszłości może tutaj być jakaś zmiana, jeżeli chodzi o tą mapę. No i Maize Plus może powodować jakieś problemy, ale to jest kwestia przyszłości. Czy będą te problemy ewentualnie mogłyby tutaj być spowodowane, czy też nie, to nie wiadomo, ale chucham już na zimne, się tak wyrażę. Dobra, ojej, nie to odłączyłem, bo tutaj trzeba odłączyć siewnika, ja odłączyłem. No i tak, to będzie teraz tak. Nie mogę odłączyć, czekajcie. No dobra, może trochę odjedziemy, to odłączymy. O, wreszcie. Bo się zastanawiałem, jak to odłączyć. Już mówię, zagwozdka jest. Dobra, świetnie, czyli pierwsza głupota na odcinku już zaliczona. A więc elegancko dalej sobie lecimy. Spokojnie. U mnie zawsze na odcinku jakieś dziwne rzeczy odchodzą. Byłem tutaj trochę zdziwiony, dlaczego tego siewnika nie mogę odczepić. O co tutaj, come on, nie? No tutaj mamy taki cały zestawik fajny. Dobra, zamkniemy to tutaj. No i tak, czyli za chwilę tam polecimy. Następna robota to jest wałowanie, czyli wały uprawne sobie zaraz przygotujemy. Tyle tylko, że jeszcze polecę, jak widzicie. Jeszcze co prawda nie świeci mi tutaj na czerwono, że paliwa nie ma, ale za chwilę to pewnie się zdarzy. Nie będziemy dzisiaj tego wałować, to zrobi pracownik, tylko ja podczepię sprzęt i zrobię poprzeczniaki. I druga głupota. Dobra, spokojnie. Wy co jest? Tutaj powinien stać zbiornik z paliwem. Tak, tylko że od którejś tam wersji jest zbiornik na biogaz, który zasila browar tutaj. A paliwo mamy gdzie indziej. Ale w sumie to nawet po drodze. I to właśnie się zastanawiam, ja chyba wyłączyłem ruch uliczny, bo tutaj zawsze, ja tak z przyzwyczajenia zawsze tutaj powolutku sobie podjeżdżam, bo wiem, że tutaj ten ruch uliczny jest dosyć intensywny, ale musiałem go chyba wyłączyć, bo widzę, że nic nie jeździ. Tak więc no nie ma takiej opcji, żeby tutaj nic nie jeździło po prostu. Dobra, podłączymy sobie wały, no i zbiornik na paliwo jest tam, tak więc okej, tyle tylko, że jak widzicie, to nie są do końca wały uprawne, co nie? Tylko mulcher. Ponieważ tutaj ten sprzęt z tego spaku MAG, ja to tak nazywam, on jest dostępny na ModHubie. On zresztą niedawno był chyba zaktualizowany. No to właśnie jest coś takiego, ja dlatego między innymi mam sprzęty z tego paku, bo tutaj co prawda to jest teraz w konfiguracji mulcher, ale można przestawić w warsztacie na wały uprawne i będzie fajnie. Tutaj następna maszynka, którą też niedawno używałem, właśnie w kontekście trawy, czyli jak tam trawę uprawiałem, to właśnie też przestawiłem sobie to na mulcher, tylko że później się zastanowiłem, mówię, nie, jak ten mulcher użyję, to jeszcze czasami, czy ja nie dostanę jakiś tam jakiś nawóz tutaj dodatkowo, tak się zastanawiałem. Na tym rolnictwie precyzyjnym pewnie nie dostaje się żadnego nawozu, ale trochę wiecie, wystraszyłem się, bo wiadomo, przed tą soją to trzeba uważać, żeby tam nie było jakiegoś nawozu, nie? Bo ja tutaj gram na rolnictwie precyzyjnym i w ramach rolnictwa precyzyjnego na soja w ogóle, soi nie nawozi się. Chociaż ja tak zawsze, to w sumie jedyna rzecz, którą tutaj
trzeba uważać. Dobra, jeszcze ma 4000 litrów, to więc spoko. Chcielibyście mieć tyle, co nie? Dobra, a ja tutaj mam. To jeszcze z dawnych zapasów, nie? Zakupione. Znaczy, to jest chyba paliwo startowe jeszcze. Wyobraźcie sobie, trochę tego jest. Dobra, spoko. Więc elegancko lecimy. Ale wrócę do tej soi. No, zawsze tak, jak mam tutaj płodozmian również na tej serii i zawsze, a przynajmniej planuję, żeby był płodozmian ogarnięty i zawsze tak planuję, żeby jak będę siał, to tylko uważać, gdzie będzie pole pod soję, bo tam wiecie, nie ma wymagań, jeżeli chodzi o azot, ale z drugiej strony ja nigdy nie sprawdziłem, co się stanie, gdybym tam przenawoził, czy ta soja w ogóle urośnie i tak dalej. Tak więc to należałoby sprawdzić, ale niekoniecznie na tej serii tutaj chcę to sprawdzać. Tak więc ja no zawsze tak uważam i tak cykam się troszeczkę, nie? Trzeba, o uwaga, na tym polu nie może być azotu, nie? Później tam nawiozieś tam obornika i później nie ma tej soi. No tutaj soja, nie, chciałbym, żeby była, bo nigdy nie wiadomo, co w następnej wersji ta soja może tutaj, może być potrzebna albo nie. No nigdy nie wiadomo, tak więc fajnie by było, gdyby było tej soi troszkę. Dobra, pyk, pyk, pyk. A jak, jeżeli nie, no to jako roślina towarowa się sprzedaje w odpowiednim momencie i jest gicio, nie? Dobra, przestawiamy sobie to. Dobrze mówię? A, bo to przestawiałem niedawno. Z mulcherów sobie przestawimy na wały uprawne. Jest elegancko. Pyk, ustaw. Nie musimy płacić, bo to już u mnie było przerabiane. Tylko podłączymy sobie jeszcze pyk. O, zobaczcie, od razu przewody podłączyłem. Od razu niedawno nie mogłem się wnika odłączyć, a teraz proszę bardzo, od razu podłączone przewody są. Dobra, wyjeżdżamy sobie z garażu. Mamy już wały uprawne. No ja tutaj tylko luknę sobie i rzucimy. Zrobimy sobie poprzeczniak tak naprawdę, a to resztę to zrobi pracownik. Bo on z pracownik z wałami to sobie spokojnie tutaj da radę. My natomiast przejdziemy do trzeciej roboty zaplanowanie na dzisiejszy dzień. A mianowicie na walkę z chwastami. Co prawda widzicie tutaj rzepak, po lewej stronie tutaj żadnych chwastów nie ma i tak dalej. Bo to było wszystko ogarnięte. Tu było orane wcześniej, tak więc tych chwastów nie można było się chyba spodziewać po orce. No ale w ziemniakach jest. Okazuje się, są chwasty. No i tam w sumie fajnie, bo sobie kupimy za chwilę nie tyle chwastownik, bo to musi być pielnik. I będziemy sobie obsypywali ziemniaki. Fajnie to będzie wyglądało. Pierwszy raz chyba będę coś takiego robił w Farming Simulator 22. To mi też się podobają te maszyny z tego paku. Zobaczcie, jak one powoli się fajnie tak rozkładają, nie? Elegancko. Nie tak, że wiesz, o kurczę, aż tutaj sponiewierało, że tam naciśniesz coś tam i od razu tam rozłożone pyk, pyk, pyk. Tylko jak widzicie, tutaj powolutku to się dzieje. Jest to fajnie. Lubię takie rzeczy, nie? W ziemniakach będziemy pracowali oczywiście tym fędzikiem, koła zmienione, skrzynia ściągnięta, tak więc elegancko. I lecimy do sklepu, trzeba będzie kupić obsypnik. Nie wiem jak to będzie, właśnie się zastanawiałem z tymi opryskiwaczami, czy już teraz kupić ten opryskiwacz, czy też poczekać jeszcze w następnym roku, no. Bo teoretycznie miałem plan, żeby to zrobić w następnym roku z tym opryskiwaczem. Ale jak można fajnie ogarnąć tutaj ten opryskiwacz, można by kupić niewielki opryskiwacz, naprawdę niewielki, ponieważ ten fędzik ma taką możliwość za 4500, można mu kupić tutaj taki duży zbiornik, już nie wiem ile na ile tysięcy, ale tak ze 4000 tam wejdzie. Zresztą jak będziemy w sklepie, to sobie sprawdzimy. To teraz tak, tutaj zobaczcie, jest wymagany pielnik w ogóle, to nawet nie chwastownik, tylko pielnik. Tutaj proszę bardzo, no to jest troszeczkę, wiecie co, to mi się trochę nie podoba, bo to jest pierwszy etap wzrostu tych ziemniaków i one od razu są takie duże. Nie, ja je tutaj sadziłem w marcu i one już w kwietniu są takie duże, tak więc tych chwastów w ogóle nie widać, nie? Nawet jak będziemy obsypywali, to tak nie będzie tego fajnie widać, nie? Szkoda. Fajnie by było, gdyby one były troszeczkę mniejsze, te ziemniaki, co nie? Przynajmniej zaraz po tym, jak wiecie, w pierwszym etapie wzrostu, kiedy one po prostu zaczynają wzrastać, one od razu są takie duże, to właśnie tych chwastów nie widać.
jak nie patrzymy sobie na filtry, albo nie wejdziemy na pole sprawdzić, a ja tutaj, wiecie co, wszedłem sobie sprawdzić i zobaczyć, ile nawozu brakuje tak naprawdę, nie? I patrzę, no, chwasty są niezłe, tak więc lecimy z tymi chwastami. No właśnie, zdecydowanie nie ma ruchu ulicznego włączonego, bo tutaj już na pewno coś powinno we mnie uderzyć. No i z tym opryskiwaczem, co prawda ja mam już jeden opryskiwacz, jak dobrze wiecie, mam. Tyle tylko, że to jest opryskiwacz sadowniczy. Na bidę to można by było nawet nim ziemniaki opryskać, podejrzewam. Chociaż nigdy nie próbowałem, ale wydaje mi się, że można by. Tyle tylko, że to by bardzo dużo trwało czasu. Nie wiem, ile tego środka by poszło i tak dalej. Tak więc nie. No a na razie jeszcze sobie tutaj spokojnie poradzimy z... No tak akurat tutaj fajnie akcja z pielnikiem będzie, nie? Bo tutaj mamy ziemniaki, taka fajna uprawa i właśnie tutaj walka z chwastami. Będziemy mieli, znaczy nie tyle pielnik, to jest obsypnik, ale on generalnie powoduje, że chwasty nam giną. Dobra, lecimy sobie do sklepu i zobaczcie, jak ma fęd, ten fędzik ma tutaj taki zbiornik. A nie, 2,5 tysiąca litrów, a kosztuje 4,5 tysiąca. A właśnie, coś wiedziałem, że znowu pomieszałem. No i w sumie to naprawdę fajna by była rzecz, żeby ten fędzik takie rzeczy ogarniał. Tutaj wrzucilibyśmy mu jakąś tam, czy też nawóz płynny, chociaż akurat z nawozami to raczej chciałbym mieć własne nawozy. Ale to musi być raz, że biogazownia porządnie się rozwinąć i tak dalej. Nawet mamy, widzicie, kosiarka taka listwowa. To wszystko jest do tego fenda. Tutaj też mamy, on może mieć tura i tak dalej, no ale ja na swoim gospodarstwie mam, o proszę bardzo, tu na przykład mam sprzęt specjalistyczny do tego, tak więc nie wykorzystuję tego. Dobra, to tyle, być może w przyszłości, ale trzeba będzie chyba poszukać sobie jakieś modyfikacji, jeżeli chodzi o opryskiwacz. Taki zgrabny właśnie do takiego ciągnika. Teraz tak, idziemy, gdzie są tutaj nieprzetrząsacze, a chwastowniki. No i tutaj zobaczcie, mamy fajne takie właśnie do ziemniaków, 1,5-2,5 metra i chyba te kupimy sobie. O, ja cię kręcę, jakie one drogie są. No, ale tutaj w ziemniaki trochę idziemy. Nie, to już jest zdecydowanie za duże, a ten to jest trochę za maławy. No, zobaczymy, kupimy ten. Bo może być później tragedia, bo on nie ma obciążnika, ten, przyjechałem tym fendem, ale... Nie, będzie spoko. Konfiguracja, bo tutaj właśnie. Fajnie by było, gdyby nie było tych buraków, co nie? Albo następnym razem, jak posadzeniu od razu, jak posadzę, to od razu sobie będziemy obsypywali ziemniaki. I w sumie wtedy te wały byśmy jeszcze sobie tutaj dołożyli. To by było naprawdę fajne. Ale to w następnym roku. Na razie zrobimy sobie tylko coś takiego, taki standardowo. 12 tysięcy, no z tym pieniędzy trzeba uważać. Bo co prawda już skończyłem siewy, ale wiecie dobrze, że jeszcze chciałbym mieć koniecznie pole z kukurydzą. I na te pole właśnie zbieramy pieniądze teraz, tak? No ale jak widzicie, tutaj mówię, że za jakiś opryskiwacz chcę kupić za chwilę, jakiś nieduży. No właśnie dlatego mniej więcej nieduży, żeby nie było dużych pieniędzy wydanych, bo na pole z kukurydzą zbieram. Tam gdzie już jest zasiana kukurydza, dobra, elegancko. Ten obsypnik jest z Grimepaku, tak samo jak ten, jak sadzarka, nie? Którą tutaj używałem, dobra. Ale tutaj spokojnie sobie ten fędzik da radę, bo ten obsypnik nie jest ani za bardzo ciężki, ani za daleko nie odstaje. Tak więc spoko, bo ja myślałem, że tutaj może mnie troszeczkę podbić, ale nie, elegancko. Dobra, tak więc lecimy. Ale wiecie co, chociaż te ziemniaki są dobrze posadzone, nie? Bo ja miałem takie dosyć duże wątpliwości, jak sadziłem je. Nie wiem, czy mówiłem na tym o tym na odcinku, że one są dobrze posadzone. Ale nie, wyszło dobrze teraz, tak więc elegancko. Od tej strony zaczniemy. Tutaj te pole jest takie troszeczkę trudnawe, jeżeli chodzi o ziemniaki. Z racji tego, że ma taki, no, takie kliniki są z jednej i z drugiej strony, tak więc nie do końca to fajnie wygląda. Dobra, tutaj wjedziemy. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy chcieli... Raz, dwa, czterorzędowy, tak, dobra, elegancko. Czyli, zobaczymy jak to będzie, czyli, czy jest to dobrze tak zrobione, że sobie idealnie między rzędy wjedziemy? O, to nawet fajnie wyglądałoby. I tutaj kołami też, dobra, elegancko, to fajnie wygląda przynajmniej. Sobie ustawimy od razu komputer,
żeby... Dobrze to jest? Nawet może być nawet ciekawie. Fajnie będzie to chyba wyglądało. Zobaczymy, jak to będzie z tym pieleniem tutaj. No jak widzicie, akurat z tej strony nie ma tutaj za bardzo tych fastów, bo na rolnictwie precyzyjnym one nie ukazują się tak, wiecie, wszędzie, tylko tak, takie, no tak jest bardziej naturalne, widzicie, tutaj trochę fasty tam gdzieś, nie tak, że równomiernie są rozłożone, są akurat w tym miejscu, to w ogóle tych fastów nie ma, nie? Ale będziemy sobie obsypywali tak, te ziemniaki tak, no po prostu całościowo, nie? Dobra, pyk. Jak to wygląda? Nawet całkiem spoko, ale wiem na pewno, że już się spóźniłem i taką robotę fajnie by było zrobić od razu po sadzeniu, nie? Tak by to było na pewno fajnie wyglądało. Ale czy to usuwa ziemia, ten, chwasty, to nawet nie widzę. A dobra, teraz są chwasty przede mną. Tak, usuwa elegancko. Nie, no to tak więc ma to sens. Fajnie to nawet wygląda. Elegancko. No jak widzicie, tutaj są właśnie takie małe kliny. Ja się zastanawiałem, czy by w ogóle nie wyrównać te pole, gdzieś tutaj trawę posiać i tak dalej. Ale w przyszłości, jak będzie miał więcej pól, to te pola, które właśnie są jak tutaj takie trochę problematyczne, no to po prostu nie będę sadził ziemniaków. Jak gdyby, nie? Będzie gicio. Dobra, sobie tutaj przejedziemy. Dobra, spoko. Wjedziemy sobie w następny rządek. Nie, to w sumie dosyć szybko będzie. Oczywiście opryskiwaczem byłoby to szybciej, ale wydaje mi się, że fajnie będzie właśnie tutaj obsypać. Tyle tylko, że no, tak jak mówię, no trochę się z tym spóźniłem. Powinienem od razu po posadzeniu to zrobić. To by było, nawet fajnie to chyba wyglądało, nie? Wtedy miałbym te wały jeszcze sobie zamontował i to by było elegancko. W sumie nie wiem, czy te wały, to one tutaj działają tako jak takie wały, że mają opcję wałowania. Chociaż akurat, czekajcie, muszę wyjść i sprawdzić. Tak, wymaga wałowania. To też mnie trochę... No w sumie może... No dobra, nieważne. Pomyślimy, zobaczymy, musimy to sprawdzić, ale tak jak powiedziałem, w następnym roku tutaj sprawdzę, ponieważ tak naprawdę no dosyć słabe mam doświadczenia z ziemniakami w farmingu, nie? Bo te ziemniaki w farmingu, no to one są no, trochę słabawo. Raz, że sprzętu na początku nie było, no takie mniejsze serie, tylko od razu jakieś duże landary. Później produkcja tak za bardzo nieogarnięta, w ogóle nie ma produkcji do standardowych, oczywiście, ja mówię o standardowych rzeczach, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o ziemniaki. Tak więc, no troszeczkę to było z tym słabawo. No i też ziemniaki tak nie za bardzo, karma dla świń, a tutaj idealnie, na tej mapie te ziemniaki są spoko, bo hodowla świń może być tutaj rozwijana i jak robimy sobie karmę dla świń, to po prostu potrzebne są ziemniaki. Tak więc ja tutaj mam zamiar troszeczkę tą hodowlę świń rozwinąć. Może nawet, czekajcie, bo chyba nie tą ścieżkę jechałem. Może nawet zrobić to w taki sposób, że wrzucę sobie tą modyfikację Animal Enhance System, która będzie powodowała, że maciora daje więcej prosiąt niż jedno. I tutaj coś pomyślę, mamy tutaj dodatkowy plac, na którym można sobie postawić na przykład taką większą chlewnię. I tam może w przyszłości będzie taka większa chlewnia, czyli maciory będą tutaj na gospodarstwie, natomiast prosiaki po oproszeniu się będę je wywoził po prostu do tej chlewni tam do tuczarni, powiedzmy, i tak to będzie wyglądało. Ale zanim zaczniemy właśnie inwestować w tego typu budynki, no to tutaj najpierw tych paszy trzeba po prostu dla świniaków troszeczkę więcej mieć. No i w związku z tym właśnie o to chodzi, żeby po prostu tych ziemniaków tutaj było. Tak więc na tej serii w ziemniaki pójdziemy. Tutaj na razie tych buraków to jak gdyby nie ma sensu ich używać. Nie wiem w ogóle, czy te buraki w ogóle są wykorzystywane w biogazowni. Bo to standardowo to wozicie, wiecie, do cukrowni, tam przerabiacie w biogazowni. A tutaj, tu jest trochę inaczej ta biogazownia
rozwiązana. Tutaj są troszeczkę inaczej. No wiadomo, na Hofbergmann wiele rzeczy się różni od standardowych takich rozwiązań, tak więc tutaj też się to musi różnić. Dobra, tutaj wjeżdżamy. Dobra, spoko, wjeżdżamy. Mam nadzieję. Dobra, widzę, że chwasty są tam trochę dalej przede mną, tak więc poszukałem, bo ciężko mi tu rozpoznać, gdzie już wjechałem, czy też nie wjechałem i tak dalej. Dlatego to tak jest. Dobra, ale to jest spoko. Widzę, że są te chwasty, tak więc usuwamy je. No i tutaj jeszcze dzisiaj chciałbym przejechać na wieś. No oczywiście już nie będziemy beczką nawozili, tylko już będziemy nawóz mineralny tutaj sypać. Nie wiem ile tego nawozu. No i właśnie, następne wydatki będą. Ale tutaj jeszcze chciałbym nawóz nawieźć. Koniecznie na ziemniakach, bo na innych polach to niekoniecznie, ale tutaj to na pewno już bym chciał. Dobra, spoko. Nie wiem, czy możemy skręcić w dobrym kierunku. Nawrócimy dobrze, czy też nie? A, nie w tą stronę skręca. No to sobie odpuścimy to. Trochę inaczej tutaj, bo kombajn ten automat jest do zawracania ustawiony na inną stronę, ale w sumie wiecie co? Wyjdziemy sobie z tej strony. To on będzie w dobrym kierunku wtedy nawracał. Ale ważniejsze, że system już ma tutaj ścieżki wpisane, tak więc jak zacznę, zacząłem od tamtej strony, to teraz sobie mogę z każdej strony wjechać. O, on mi zaakceptuje. Dobra, cofniemy sobie i wjedziemy już tak, jak on sobie tutaj wymyślił, jak obliczył. Dobra, czyli tu mi zostanie taki kawałek. W sumie to nawet chyba nie będę tego kawałka po lewej stronie tutaj objeżdżał, bo tutaj nie, są chwasty? Są, no ale niech będą też. Od drogi niech będą, że są chwasty. Że kurczę dziadostwo tutaj u mnie na gospodarstwie. Bo w sumie dlaczego żeby nie? Żeby sąsiadów w oko nie kuło, że tak wiecie, ładnie ziemniaki tutaj ogarnięte. To od drogi będą takie, że są chwasty, nie? Najczęściej rolnicy właśnie tak robią, żeby od drogi było wszystko fajnie. A z drugiej strony może niekoniecznie, ale w moim przypadku, jak widzicie, nic tutaj nie jeździ. Tak więc niech sobie, nikt złego sobie nie pomyśli o mnie. I tak dalej. A wy wiecie, dlaczego tutaj najprawdopodobniej tego nie obsypię, czyli nie usunę tych chwastów. Dobra, pyk. Podniesiemy, jak sobie teraz nawrócimy. O, dobra, to on będzie teraz w dobrym kierunku nawracał. Tylko sobie musimy tak, no. Widzicie, te drzewa tutaj trochę nie pomogą w tym, żebym ja tutaj dobrze wjechał. Dobra, jeszcze cofnij. No, dobra, sam tutaj musimy wjechać. On teraz będzie, o, dokładnie pamiętam, w który rządek ma wjechać. Dobra, spoko. I co dwa rządki będzie przeskakiwał. Bo tak to będzie mi ciężko, zbyt ciężko. Nie, tutaj nie co dwa rządki. Dobra, spoko jest. I w sumie ja teraz nie będę się musiał martwić, żeby wjechać w odpowiedni rządek. Tylko tutaj już automat będzie o tym kombinował. On dobrze będzie sobie to obliczał. No i w sumie tak to można pracować, co nie? Teraz nawet fajnie się zgrało, że idealnie obsypuje, jak gdyby, nie? O, w sumie fajnie to wygląda. Elegancko, ten ciągniczek, właśnie tak mi się wydaje, co myślicie? Zainwestować właśnie niekoniecznie duży siewnik pod względem objętości zbiornika na ciecz roboczą, bo jak mówię, tutaj może być taka sytuacja, tylko musiałbym to sprawdzić, że ten zbiornik by działał. Najczęściej tak jest, że działa w farmingu, jeżeli mamy coś z przodu, jakiś zbiornik, tylko że to nie najczęściej tak działa, ale to nie znaczy, że za każdym razem będzie działało, nie? Dobra, pyk, sobie wjedziemy, cofniemy, i automacik ładnie wybrał ścieżkę. Ja tutaj już nie muszę myśleć, tylko chodzi mi o to, żeby wcisnąć odpowiedni klawisz, nawróci mi samo i po prostu tylko cieszyć się pracą tutaj. Nie wiem, czy już pracownik skończył, tu nie wyskoczył mi chyba żaden monitor, że on coś skończył albo nie skończył. Tak więc podejrzewam, że on tam jeszcze pracuje na tej soi. Natomiast tutaj sobie zrobimy, co mamy zrobić. No i jeszcze w sumie 13 godzina, tak więc spokojnie zdążymy, jeszcze gnojowice wywiozę.
Mam, obliczyłem sobie też, właśnie mam dwie beczki pofermentu i dwie beczki gnojowicy. To na pewno na rzepak wystarczy i tam trochę tak grubawo chciałbym polać. I chyba na jęczmień jeszcze, ale na jęczmieniu wydaje mi się, że tam jeszcze całkiem nieźle nawiezione. Ewentualnie na pszenicy. To chciałbym sprawdzić. Albo sobie to odpuścimy. Odpuścimy sobie i no jak kupię opryskiwacz, to tam też nawieziemy jeszcze. No ale to zobaczymy. Jeszcze będę musiał pomyśleć sobie właśnie nad jakimś mniejszym opryskiwaczem, który nie byłby aż taki drogi, nie? Bo tutaj też jest kwestia tego, żeby nie było to aż takie drogie, bo no tak jak mówiłem, muszę kupić pole do z kukurydzą. No i w sumie zależy. Mam tam kilka opcji, troszeczkę tańsze pola, troszeczkę droższe. Wiadomo, chciałbym jak gdyby największy areał kupić. Więc oczywiście mógłbym tutaj wziąć i zadłużyć się. I też jest taka opcja. Bo tutaj chyba na tej serii, ale już nie jestem nawet pewien, zauważcie. Na tej serii chyba nie mam długów, a jeżeli mam, no to nie są jakieś duże. Dobrze mówię? To ta seria jest spłacona? Dobra, nie będę sprawdzał. Wy na pewno wiecie lepiej. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.